vlog o tym, co wszystkich interesuje najbardziej, czyli kasa. A jak kasa, to musi się pojawić nieodłączna dla samochodów terenowych teoria trzech kupek. Kiedyś znalazłem taką w internecie i muszę przyznać, że bardzo się z nią zgadzam. Jeżeli chcesz kupić samochód terenowy, musisz mieć trzy kubki pieniędzy. Pierwsza kubka to jest pieniądze, które masz przeznaczone na to, żeby kupić sobie interesujący Cię egzemplarz. Druga kubka to są pieniądze, które będziesz potrzebował na to, żeby doprowadzić ten samochód do stanu używalności, bo to jest to tak zwana kubka na odszczurzanie samochodu, czyli doprowadzenie go do ładu. No i ostatnia kubka to kubka, którą możemy dopiero przeznaczyć na modyfikację samochodu. No i jakby analogicznie do tej teorii, do tych trzech kubek, mój pomysł na samochód też muszę odnieść do tej teorii. Pierwsza rzecz to zakup samochodu, to już zrobiłem. Druga rzecz to jest właśnie odszczurzenie go. Tu jestem w trakcie. No i dopiero trzecia kubka, którą naruszę gdzieś w przyszłym roku, kiedy ruszymy z jakimiś pierwszymi modyfikacjami tego samochodu. Na razie kupiłem samochód, więc pierwsze podstawowe pytanie, ile wydałeś na samochód? Więc szukając Pajero, skupiłem się na samochodach raczej tych tańszych. Wiem, że nigdy się nie powinno tego robić, kupując samochód na jakimś serwisie aukcyjnym, tylko wyszukujemy zawsze samochodów gdzieś ze środka stawki. I muszę Wam powiedzieć, że w przypadku terenówki wyszedłem z założenia, że to nie jest dobra droga. Tutaj szukałem samochodu taniego. Taniego, a nie za bardzo zniszczonego. Dlaczego taka decyzja? Jeżeli kupujemy samochód, no tutaj muszę już trochę do konkretnych kwot się odnieść. Bardzo ładne Pajero, z tego rocznika co mój, czyli tam mniej więcej około 2003, kosztuje pi razy drzwi 20 tysięcy. Oczywiście wiemy, że nie skupiamy się przy kupnie takiego samochodu na roczniku, tylko skupiamy się bardziej na jego stanie faktycznym. No to jeżeli przyjmiemy, że Pajero trójka, nieważne czy przed liftem, czy po lifcie, w dobrym stanie kosztuje między 20 a 25 tysięcy, no to ja za swój zapłaciłem 10 800, co oznacza, że kupiłem sobie jedno z tańszych aut. Mój egzemplarz był wystawiony za 13, trochę ponegocjowałem, kupiłem za 10 800. Do tego trzeba jeszcze dodać, że udało mi się zdjąć taką rurę, tam postaram się tu wrzucić zdjęcie, taką rurę na kangury tam z przodu, która jest, i udało mi się ją dzięki forum internetowemu sprzedać i sprzedałem ją za 500 zł, czyli możemy przyjąć, że w tym momencie budżet na samochód tak naprawdę kosztował mnie 10 300. I teraz jestem w pełni świadom wielu niedoskonałości tego samochodu. Postaram się tu wrzucić od razu też zdjęcia jego zgnilizny przy okazji, bo okazało się, że stan blacharski nie jest aż tak dobry, jak zakładałem. Jest dużo gorszy. Więc jakby kupowałem samochód w pełni świadomy tego, że on może być w gorszym stanie, że są tam pewne rzeczy, które nie działają. Doskonałym przykładem właśnie do tego, dlaczego kupiłem tańszy samochód, są opony. Opony na tym samochodzie to są szroty. Szroty, które mają już kilkanaście lat i do niczego się nie nadają i na pewno nie są bezpieczne i używanie ich jest absolutnie bezsensowne i nierozsądne. Ale od razu wiedziałem, że jedną z rzeczy, które wymienię na 100% w tym samochodzie, to będą właśnie opony, ponieważ chcę założyć większy rozmiar, chcę założyć ateki. Dlatego zrezygnowałem świadomie z szukania samochodu, który by miał je sprawne i ładne. Na opony nie zwracałem zupełnie uwagi, ponieważ one będą wywalone. I teraz jeżeli mamy sprzedawcę, który ma samochód zadbany, w którym wymienił opony dopiero, nie wiem, 2, 3, 5 lat temu, włożył w nie 2,5 tysiąca złotych, no to on by chciał, żeby te pieniądze w jakiś sposób do niego wróciły i za ten samochód zaśpiewa sobie większą cenę niż gość za samochód, w którym opony nie nadają się do niczego i od razu wiadomo, że to jest kolejny powód do inwestycji. Więc z mojego punktu widzenia takie opony są bardzo dobrym rozwiązaniem. To jest bardzo dobry pomysł kupić auto z dziadowskimi oponami, bo i tak będę je wymieniał. To samo dotyczy się stanu zawieszenia.
Świadomie nie sprawiało mi to najmniejszego problemu to, że są wylane amortyzatory w tym samochodzie. Nie zwróciłem żadnej uwagi na to, w jakim stanie są sprężyny, bo lift zawieszenia jest kolejną rzeczą, którą zrobię. I teraz odnosząc się jakby całościowo do kosztów samochodu, to jeżeli przyjmiemy, że to jest 20 tysięcy na samochód, ja wydałem 10, to zobaczcie, jakie mam jeszcze tutaj możliwości popracowania nad tym, żeby uzupełnić tą kwotę i zrobić sobie do tych za te 10 tysięcy mniej więcej, jak bardzo mogę odszczurzyć ten samochód. Jestem w stanie zrobić wiele rzeczy, których nie zrobiłbym, gdybym te 20 wydał na początku na samochód. Więc świadomie podjąłem decyzję o gorszym samochodzie i zdecydowałem się na zakup tego właśnie egzemplarza. Z ważnych rzeczy u mnie no też fajnie, bo odpadły mi pewne drogie inwestycje. Pierwsza droga inwestycja to jest bak, który został wymieniony podobno na ten nietoksyczny. No i tutaj niestety musiałem uwierzyć na słowo, że było to zrobione, ponieważ jest to bak metalowy, więc istnieje prawdopodobieństwo, że jest to bak metalowy, który no miał problem tego łuszczenia się tej powłoki wewnętrznej. Sprzedawca twierdzi, że był wymieniany. Jeśli był wymieniany, no to super. Pompa nie wygląda na zatartą, nie bardzo kopci na czarno, więc istnieje prawdopodobieństwo, że faktycznie było to zrobione, no ale to już niestety muszę wziąć na klatę i to jest rzecz, która może się w tym samochodzie w jakiś tam sposób zawsze popsuć. Kolejna sprawa, w samochodzie, który kupiłem, nie działały hamulce, więc świadomie też jakby od razu wyprułem wszystko i tutaj przygotuję dla Was filmik z tego, jak robiłem hamulce, ponieważ hamulce z tyłu zrobiłem samodzielnie. Więc wyprułem wszystko po prostu, żeby zrobić hamulce na podzespołach, które sam kupiłem, żeby mieć pewność, że faktycznie działają. To samo się dotyczy też hamulców z przodu. Też kupiłem wszystko, wychodząc z założenia, że co jak cale hamulce muszą być w 100% sprawne. Więc wszystko idzie do wymiany. I ciągle poruszam się w zakresie tych pieniędzy, które tak naprawdę zaoszczędziłem przy kupnie samochodu. Kolejna sprawa to jest rdza, która się pojawiła w ilości sporej. Na szczęście nie jest zardzewiałe, nie są te elementy, które są bardzo istotne, czyli podłużnice, czy te elementy takie wzmacniające, powiedzmy sobie w cudzysłowie, pseudorama Pajero, ponieważ Pajero jako takiej ramy nie ma, ale ma tam pewne takie profile zamknięte pod podwoziem, które taką ramę imitują, więc one są w stanie dobrym i zostaną oczyszczone. No tak jak tam mówiłem przy filmiku z prezentacją samochodu, gdzieś tam jakieś zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu było robione, ale było ono zrobione nieprofesjonalnie i też wychodzi czasami ta rdza w niektórych miejscach. Dlatego w zakresie tych pieniędzy na odszczurzanie też przewiduję zrobienie całego podwozia z pełnej konserwacji. No samochód obecnie już jest rozebrany, w tej chwili tam mój mechanik już przy nim grzebie, żeby to zrobić od razu za jednym zamachem. Podobnie wymiana płynów eksploatacyjnych też zaplanowana. Już większość płynów już kupiłem, tam na bieżąco jeszcze wyjdą pewne rzeczy. No i jak to się ma w kosztach? No więc samochód kosztował 10800, 500 zł zyskałem za tą śmieszną rurę. Wydałem na hamulce i wszystko co związane z ich naprawą plus bodajże płyn hamulcowy i filtry zapłaciłem około 900 zł. No i na środki chemiczne do konserwacji podwozia i reperaturki, które tutaj pan mechanik też będzie wymieniał, no to za to wszystko zapłaciłem kolejne 1000 zł i kupiłem też oleje, olej silnikowy, filtr oleju i płyny do mostów, żeby wymienić. I bodajże za to zapłaciłem chyba 400 za oleje plus te oleje przekładniowe. Okazało się, że na szczęście tutaj wchodzą dość tanie te oleje przekładniowe i chyba za 40 zł wystarczyła bańka piątka, która wystarcza do obu dyferencjałów została kupiona. Także
Ogólnie rzecz biorąc, oceniam to jako wydatki w porządku, które i tak powinno się ponieść, kupując samochód nowy. Nowy w sensie nowy u mnie, a używany samochód kupiony właśnie powinien mieć wymienione pewne rzeczy. I uważam, że tutaj no tak czy tak trzeba było to wymienić. Ponieważ samochód był zaniedbany, to nie było na pewno wymieniane przez ostatnie lata. Jedyny płyn, który był wymieniony faktycznie, to jest olej w skrzyni biegów i na to jest faktura. W związku z tym na razie nie będę go ruszał, aczkolwiek też zobaczymy, czy w ramach roboty wszystkiego nie damy też rady tego zrobić, wychodząc z założenia, że jak już szaleć, to szaleć. Rzecz, która jeszcze wyszła w międzyczasie, kiedy samochód wylądował na podnośniku, to jest intercooler, który ma pewne tam problemy. Gdzieś jest pęknięty, no już jest taki zaśniedziały. I tutaj pierwszy pomysł mechanika był taki, żebyśmy go po prostu wymienili na nowy. Szukałem używki na różnych portalach i forach. Nie mam przekonania co do używania takich części używanych, bo właściwie dlaczego miałby być taki intercooler w lepszym stanie niż ten, który miałem na samochodzie, prawda? Skoro pewnie będzie miał podobny przebieg. Dlatego tutaj odpuściłem sobie taką akcję wkładania używki. Postanowiłem, że zrobię sobie na zamówienie identyczny na wymiar, bo muszę Wam powiedzieć, że kupno nowego jest bardzo drogie, bo to jest z rzędu 1000 zł. Zrobienie na wymiar to jest wydatek rzędu 700 zł. Natomiast okazało się, już kiedy zawiozłem na wzór ten obecny intercooler do zakładu, żeby mi wykonali taki sam, to powiedzieli, że ten wcale nie jest w takim fatalnym stanie i są w stanie wyczyścić go odpowiednio chemicznie, pospawać tam co trzeba, czy tam polutować i doprowadzić go do stanu, w którym będzie sprawny i będzie w 100% działał. No i koszty tutaj będą w granicach 200 zł, więc no oczywiście nie trzeba się dużo zastanawiać, że wybrałem te opcje i będziemy go naprawiali za te właśnie 200 zł. No na razie to są jakby te podstawowe rzeczy, które zaplanowałem. Wydatki podaję, tak jak Wam obiecałem, tworząc ten kanał od razu, wszystkie uczciwie. Co dalej wyjdzie? No zobaczymy. Nie wiem jeszcze tak naprawdę, jaki rząd pieniędzy to będzie praca obecnie tego mojego pana Tadeusza, mechanika, który no uczciwie się wziął za wyspawanie tego samochodu. Ciekawa rzecz. Tu też może powiem a propos tego spawania, wycinania. No są duże problemy z reparaturkami do tego auta. I tutaj pan Tadeusz wpadł na taki pomysł, że weźmie reparaturki z Pajero 4 przednie i przerobi je odpowiednio tak, żeby dało je się dostosować do mojego autka, czyli Pajero 3. No tutaj też jest taka sytuacja, że oryginalny błotnik chcąc kupić w całości, znaczy nie oryginalny, robiony, tylko że w całości, to jest koszt 1000 zł około. No reparaturek do trójek nie ma. To trochę boli. No bo reparaturka do czwórki to jest wydatek 150 zł. No więc różnica znaczna. No wiadomo, że tutaj wejdzie jeszcze praca pana Tadeusza, który musi to podocinać i pospawać, ale tak czy inaczej, no jest to wydatek na